Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie druga część filmiku o tej golarce do ubrań, którą dostałem razem z tymi innymi wszystkimi rzeczami od tej dziewczyny. Powiem wam tak, naprawiłem ją. Był uszkodzony tutaj ten przełącznik, że po prostu jak się dało na on, to tam dwie blaszki się nie stykały. Drugą sprawą było uszkodzone tutaj wejście do ładowania. Totalnie gniazdo jest popsute. Zrobiłem to w ten sposób teraz tak, że włożyłem tutaj do tej golarki kabel USB. Coś takiego. Takie wejście, powiedzmy to w ten sposób. I ten zasilacz, który był do tej golarki, przerobiłem tak, że zamiast tego tej tyczki takiej bolcowej ma normalne USB. I co się teraz robi? Zasilacz jest podłączony oczywiście już do prądu. Podłączam sobie ten kabelek. On jest długi dosyć, także bez problemu można się tym bawić. I powiem wam tak, tutaj mamy zbiorniczek na te wszystkie takie zmechacone rzeczy, które zbiera nam to ostrze. I tutaj to wypada przez ten spód. Sam nóż możemy przyczyścić i działa to naprawdę fajnie, bo próbowałem już sobie na spodniach to zrobić i powiem wam, że superancko to działa. Teraz go włączę. Naprawdę, działa zarąbiście. Na spodniach testowałem. Także powiem wam, że ktoś jak dba o ubrania, to taka maszynka do usuwania właśnie takich różnych kuleczek z materiału jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Widziałem jeszcze inne filmiki, sobie potem oglądałem na temat takiej golarki do ubrań i wiem, że są takie jakieś nakładki, które zakłada się, żeby nie uszkodzić bardzo delikatnych, cienkich ubrań. Tutaj jest tylko coś takiego, ale działa to perfekcyjnie. No naprawdę jestem mega, mega, że tak powiem, zadowolony z działania tego urządzenia, bo zdaję sobie nie, jak to powiedzieć, spełnia swoją rolę, o, w ten sposób, spełnia swoją rolę ze swojego zastosowania. Widziałem też na YouTube, jak są filmiki, że są takie po 220, ale to teraz można podłączyć do powerbanka, wystarczy tylko taki przewód kabel USB typu USB i mamy przenośną taką golarkę do ubrań. Taki powerbank wystarczy bez problemu. Także to by było na tyle. Druga część, ostatnia z naprawy golarki do ubrań. Serdecznie pozdrawiam.